Dzień dobry, mam na imię Marta, pracuję w Centrum Nauki Kopernik w dziale wystaw. Zgodnie z sugestią z jednej z komentatorek pod moim ostatnim filmem, chciałabym dzisiaj opowiedzieć o pandemii, która miała miejsce w latach 40. i 50. XX wieku. Pandemii, którą wywołał wirus polio, a który powoduje chorobę Heinego Medina o nazwie również innej ostre nagminne porażenie dziecięce. Ta choroba ma długą bardzo historię, prawdopodobnie towarzyszy nam od paru tysięcy lat. Tu widać tabliczkę z Egiptu datowaną na ponad 1000 lat przed naszą erą, na której pokazana jest postać jej prawa noga, ma taki kształt, który przypomina znane do dziś skutki porażenia, paraliżu, który wywołuje właśnie wirus polio. Wirus polio przenosi się drogą tak zwaną oralno-fekalną, to znaczy przez układ pokarmowy, wydzieliny z ust, z nosa, no i to, co wydalamy, jest zakaźne. On się dość łatwo rozprzestrzenia. I to, co jest istotne, to że 90-95% osób zakażonych nie ma żadnych objawów, które jednocześnie zarażają. Kolejnych parę, 4-8%, to są takie osoby, które mają takie ogólne objawy jak ból głowy, ból gardła, nudności i biegunkę, gorączkę również. Około 1%, nawet to jest prawdopodobnie mniej niż 1% osób, dotyka porażenie wynikające z tego, że wirus wnika z jelita przez krew do układu nerwowego i tam atakuje komórki rdzenia kręgowego i powoduje, że te komórki, te neurony nie są w stanie poruszać mięśniami. To częściowo jest taki paraliż jednostronny, więc często osoby, które dotknęła ta choroba, mają właśnie jedną stronę ciała, najczęściej nogi, upośledzone. Paraliż może dotknąć też górnej części i wtedy jest bardzo niebezpieczny, ponieważ upośledza również oddychanie. W związku z czym choroba ma również dość duży odsetek przypadków śmiertelnych. Ta choroba, w odróżnieniu od COVID-19, dotyka przede wszystkim dzieci, znaczy dzieci na nią zapadają. Pandemia choroby uderzyła w połowie XX wieku i w latach 50. w Stanach Zjednoczonych było mniej więcej 20-30 tysięcy przypadków rocznie, co jeżeli przeliczymy, to wynika, wskazuje na to, że osób, które miały wirusa, które chodziły z wirusem, nie wiedząc o tym, było około 2-3 milionów rocznie. Na zdjęciu widzimy tutaj urządzenie, które nazywało się Iron Lung, czyli żelazne płuco. To jest taka kapsuła, do której wkładziono osoby mające kłopoty z oddychaniem, sparaliżowane. Część z tych osób wracała do zdrowia i mogła opuścić tę kapsułę. Część była w niej uwięziona nawet przez całe kilkadziesiąt lat. To urządzenie jest trochę przypomina respirator, tylko działa inaczej, nie tak jak dzisiejsze respiratory. Działa trochę jak strzykawka. Tak jakbyśmy umieścili człowieka w takiej strzykawce, przez ten otwór wystaje jego głowa, szczelnie zabezpieczona kołnierzem. W środku musi być szczelnie ten pojemnik. I jest tłok, który porusza się i zmienia ciśnienie we wnętrzu komory, w związku z czym wykonuje pracę, którą normalnie wykonuje nasze mięśnie naszej klatki piersiowej, żebrowe oraz mięśnie przepony. Wprowadza, wciąga jakby powietrze i wypuszcza. Historia tej opracowania szczepionki jest o tyle ciekawa, że była opracowana w Stanach. Trzy nazwiska przewijają się, jedno z nich to Hilary Kloprowski, pochodzący z Polski naukowiec, który opracował pierwszą szczepionkę
1948 roku, zaaplikował ją sobie sam, a później w 1952 ta szczepionka została dopuszczona do stosowania. Podobnie jak Koprowski, taką samą szczepionkę doustną wynalazł, czy opracował wspólnie, częściowo przynajmniej z Koprowskim, Albert Sabin, który też pochodził zresztą z rejonu Polski. Alternatywą dla takiej szczepionki była szczepionka, której wirus był uszkadzany przez formalinę i wstrzykiwany taki uszkodzony wirus domięśniowo. Testy tych szczepionek prowadzone były na olbrzymią skalę. Salk zaszczepił w latach 50. ponad milion dzieci w Stanach Zjednoczonych. Sabin został zaproszony, mimo trwającej zimnej wojny, do testowania szczepionek w Związku Radzieckim i podano tam te doustne szczepionki około 100 milionom osób. Później doniesienia z Związku Radzieckiego były takie, że nie ma tam żadnych skutków ubocznych, dlatego ta szczepionka później przez wiele lat była stosowana również w Stanach Zjednoczonych. Sam Koprowski, jego szczepionka stosowana była w Afryce, na początku w Kongo, a również dzięki niemu szczepionka przeciwko wirusowi polio została wprowadzona do Polski. W 1959 roku 9 milionów dawek podano w 8 miesięcy dzieciom. W ciągu 4 lat z 6 tysięcy przypadków rocznie liczba ta zmalała do 30. Wirus polio jest jednym z bardziej poznanych wirusów na świecie. Od dawna go badano. Jedną z osób, która pracowała nad określeniem jego struktury, czyli tego, jak wygląda, była Rosalind Franklin, ta sama, która dzięki krystalografii i dyfrakcji promieniów rentgena na kryształach opracowała zdjęcia DNA, które pozwoliły odszyfrować jego strukturę. Otóż ona pracowała również nad strukturą wirusów, m.in. polio. Na zdjęciu widać model, który został zbudowany przez rzeźbiarza, specjalnie, to był taki gigantyczny model, specjalnie na wystawę światową do pawilonu naukowego, która odbyła się w Brukseli w 1958 roku. Dalszy postęp nauki i techniki pozwolił na opracowanie bardzo dokładnego obrazu wirusa polio. Okazuje się, że jest jednym z mniejszych wirusów, jakie znamy. Jego średnica to jest 30 nanometrów. Jest on w swojej budowie bardzo prosty. We wnętrzu ma materiał genetyczny, jest to RNA jednoniciowy. Jest to RNA krótki, bo składający się z 7411 nukleotydów, czyli elementów powtarzających się. Opakowany jest w coś, co nazywa się kapsydem, czyli takie białkowe pudełko, można powiedzieć. Ten kapsyd składa się z 60 takich samych jednostek. Możemy sobie wyobrazić to, że są to trójkąty równoboczne. 60 identycznych tworzy coś w rodzaju kuli. Jeżeli ktoś miałby chęć zbudować model takiego wirusa z tektury lub z papieru, bardzo chętnie obejrzymy zdjęcia. Materiał genetyczny wirusa koduje jedynie 11 białek, z czego 4 z tych białek to białka tego kapsydu. Wirus wnika do komórki, a tak naprawdę wystarczy jedynie jego materiał genetyczny, żeby powstały nowe cząstki wirusa. Na tym obrazie, który bardzo mi się podoba, bo widać szczegóły, istotne jest to, że powierzchnia wirusa nie jest płaska i ma pewne zagłębienia i pewne wyniesienia. Tutaj można obejrzeć ten charakterystyczny taki płaskowyż w kształcie gwiazdy i 5 dołków. Te dołki są o tyle istotne, że właśnie do nich pasuje idealnie
receptor, który znajduje się, białko, które znajduje się na powierzchni komórek ludzkich. Czyli wirus w ten sposób przyłącza się do powierzchni komórki, do której chce wniknąć, że te receptory trafiają w te dołki. Wreszcie znamy wzór sumaryczny wirusa. Wzór sumaryczny, czyli to wzór, który pokazuje, ile atomów danego pierwiastka znajduje się w cząstce wirusa. Ponieważ to jednak jest dość duża cząstka, to ja pozwolę sobie przeczytać ten wzór. C 332 652, H 492 388, N 98 245, O 131 196, P 7501, S 2340. Tak długiego wzoru jeszcze nigdy nie czytałam. Dzięki masowym szczepieniom ludzkość praktycznie pozbyła się wirusa. Z trzech typów wirusa, dwa z nich dawno już nigdzie nie zostały odnotowane. W 2019 roku odnotowano jedynie 174 przypadki polio, jedynie w Pakistanie i w Afganistanie. Nie zmienia to faktu, że nadal musimy się szczepić przeciwko wirusowi polio. Dzieje się tak ze względu na to, w jaki sposób powstaje i powstawała jedna ze szczepionek stosowanych. Ale o tym opowiem w innym odcinku. Gdybyście mieli jakieś sugestie, podpowiedzi tematów, które Was interesują, bardzo chętnie je przyjmę. Dziękuję.